Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Jestem ja w Dzień dobry. łyżce. Spadam czy jest szczelna? W łyżce przysiad robi na łyżkę normalnie. Jesteśmy na naszej celi, dalsze testy Fenda na szybkości Tak. od sąsiada wapniarka i lecimy z akcją wapno pod kukurydzę i z uprawą pod kukurydzę, a w następnym odcinku już najprawdopodobniej siew kukurydzy. Trochę Miki ogólnie nie ten. Trochę źle zrobiliśmy, że teraz siew kukurydzy, zamiast jeszcze zboża posiać tam na tych polach, co utworzyliśmy ostatnio. No, dalsze testy Fenda. Co prawda wapno będziemy wozić, ale nie po ścielnisku, bo nie O dojechało chudę. i było stależowane, a ferabroną aktywną jeszcze przed kukurydzą Mikołaj zrobi. Ja dojeżdżam. To dobrze. Jedzie Miki Dojczem i potem on będzie zatorem jeszcze bronową uprawną. A jak na razie to To ci stanę tutaj, nie? no będzie git, tak żebyś na drodze nie stał. Dobra, no tle lasu, ładne zdjęcia jeszcze zrobimy. Można ładować. Dobra, no dzisiaj ładujemy wapno. Miki, czy ty byś chciał coś powiedzieć? Nie wiem, chyba nic. No, dzisiaj niedziela, ja w kościółku byłem, Mikołaj też był. A nie handlowa chyba dzisiaj, nie? Handlowa, bo ostatnia w tym roku. No, ludzie, szczęśliwego No nowego roku tak. ogólnie, bo to już niedługo, żeby A plony już tam, jutro. żeby trochę był mokrzejszy, ale już się zapowiada mokry rok, bo kurde, tyle co dolało deszczu ostatnio, to bynajmniej u Teraz nas. też pada. No, teraz też pada, ja się denerwuję pomału już. Wiem. No bo padanie i tam wykopy mi zalewa. Tam A. jest sama glina, nie? Nie wiem, czy takie cegielnie jeszcze działają, że cegłę robią z gliny? Ja im to chodzę. No Chyba już nie. czysta glina jest. Nie, w sumie nie, przejeżdżałem około jednej za opatówkiem jednej jest. No, dzisiaj sobie siedzę, Może będzie. przyjadą mi ci jeszcze sprzedaż. No pewnie. Może ziemi by jakieś pierwszej klasy przywieźli za nami. O, na pewno. No, dzisiaj co siedzę w kościele, ludzie w takiej ławce dla dwóch osób i siedzę co sam, jakiś pan. O, można? No, no. I kurde, jakiś pan mi tam się usiadł ze mną w ławeczce. Pozdrawiam, jak wygląda. Usiadł Bo... się w ławeczce w kościele ze mną. Nie wiem, czy to wiedział, że to sławny Jupiter ze wsi, czy co. Ale nie wiem. Z widzenia tak I ty kojarzę, a tak tak nie. teraz dzisiaj, czy tak dopiero jutro? No, czekaj, zasypuję jeszcze. To idzie tym turem tak mozolnie, że ogólnie ludzie tak. Pobiją trochę. Uważaj. Prrr, kurde, idiot. Tu tak się zastanawialiśmy z Mikim nad kupnem właśnie takiej łyżki hydraulicznej naszego widaka, bo wyjścia są, więc można było coś takiego ogarnąć, ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie z tym nowym ciągnikiem, czy będzie w końcu ten nowy ciągnik, czy jednak gdzie będzie, Nie. bo jednak ten fęt trochę drogi, ale może tą po testową wersję by nam dali, znaczy sprzedali. Może by jakąś cenę się negocjowała, a może by się kupiło coś używanego. Zobaczymy. Się okaże. Nie ma obowiązku kupna po testach, Przetrwaj się więc. dni. Ja wiem. Ja tu widzę jeszcze full. Palę ci, żeby się nagrzał. Pożar i gorąco w kabinie, i no wiosna na pełnej. No, jeszcze ogólnie nowe pola, ludzie podoro. Ej, Miki, 365 kilo mi zostało na łyżce, znaczy się litrów. I... Normalnie tyle, ile dni w roku na pełnej. Chyba wiedzą, że to ostatni odcinek w tym roku. Chyba. No, kurde, jeszcze katar trochę mam, nie? Przed odcinkiem nie miałem, a teraz mi się trochę nos przytkał. Super, nie powiem. Jak bieli. Normalnie. Jeszcze Miki trzeba nawóz domówić pod korzeń, pod kukurydzę i pod korzeń, pod zboże. Tam polifoski trochę i polidapu, nie? Nie, Bra. polifoskę się sypie ten, a polidap się sypie, no, dobra, pamiętam. Siewnika. Do siewnika, no to jeszcze pamiętam. Patrz, Miki, jaki ja mądry jestem. Kurde, człowieku. I RSM-u trzeba jeszcze kupić. O ty, nie będziemy RSM-u lać. O Boż, Opryskiwacza. taki opryskiwacz, nówka. Szkoda mu na RSM. No, odcinek Sąsiada będzie. się pożyczy opryskiwacz. Jemu niech zeźre. O Boże. Ogółem to ten
To tam ładna aktywność była pod tym ostatnim odcinkiem, za co szczerze dziękuję. Teraz mi się przypomniało, że miałem spojrzeć, ile łapeczek tam jest, ale bardzo dziękuję, ładnie, serdecznie. Oby tak dalej, ludziska. Jakby ktoś mógł, to nie udostępnił, bo ja tu myślałem, że tu 6000 subów do końca tego roku to jeszcze wejdzie, a tu jednak nie weszło. No to lipa. No tam siostra na pełnej psik I robi. żeby jej kichawy nie urwało. No. Co ty będziesz robił, jak rośnie żwawo? Będę bronował. Ja? A ty? Zamiatał podwórko będziesz. Penelu, ty. No, tam jedno pole powstało za stodołą i jedno jeszcze powstało wzdłuż chlewni koło domu, bo właśnie dlatego to było nieużytkiem, bo wiedzieliśmy, że gdzieś będziemy stawiać i w końcu wyszło, że tamtą chlewnię postawiliśmy i dlatego dopiero teraz w tym sezonie jest oborane tam i można śmiało tam działać po prostu i tam już jest poorane na głęboko, ładnie, A elegancko. tutaj wzeszło już. Co ci wzeszło? Może. No, bo wiosna jest, co ty się dziwisz? A rano jeszcze nie wierzchów. Dobra, było. Cicho. Dobra, mojczofara zostawimy odpalonego. Jeszcze bym na koniec pola mógł jechać, ale po co bym wyleciał, jak mi tak zabraknie chyba i tak bym nie wrócił, o. Bo tak 3 tony trzeba liczyć na przejazd. Czekajcie, ludzie sobie aby odkaszli, bo... Ty, tak to Mikin... Ej, mordo, chwasty schodzą po tym, co ja teraz talerzuję, ten bronuję. Chwasty? Dobra, to już sobie nie będę wchodzić. Chwasty. Ja nie wiem czemu, to od fala ze wschodu jakaś chyba. Fala, ja fala. Rafalala, do Biedronki, bo... No, ogólnie tutaj cały tir. Browara. Wapna jest, zamówiliśmy luzem, szybciej było. Tak to w Big Bagach Mieliśmy też. granulat jeszcze zamówić, a jeszcze musimy granulato zamówić. No, ale to ten. Jeden po ten po Lidapu się kupi ten Big Bag. Jeden po Litwoski i ten. I granulowany. I No, no, RSM, no. ej, RSM się jeszcze kupi trochę. Bo tam ogólnie na rzepaku. Trochę do resemu to jest 2000. Na rzepaku ogólnie ten. Tam już masz wszystkie fazy zrobione, nie? I na tym zbożu tamtym też. To na kukurydzy też w sumie będą. Tylko jedną będzie trzeba zrobić. To RSM. Na dokarmianie kukurydzy się jeszcze trzeba by kupić i to wszystko będzie. To w sumie nie, no to Na nie ma. dokarmianie to mocznika dolejesz i trochę siarczanu, amonu i wystarczy. Może tak. No ogólnie siewnik kukurydzy do kukurydzy zamówiony jest na jutro, zobaczymy. Że się siewnik. Cały zestaw do siewu. Ciągnikiem, A ale może przyjadą? nie wiadomo czy z traktorzystą, z kierowcą, operatorem. O, bo traktorzystów tam mają mało. No, czy będzie trzeba sobie samemu czasem nie jechać. Znaczy jechać, przyjadą i zostawią i pojadę, będzie trzeba ich odwieźć. Bo tu jak u nas ten kawałek taki dosyć duży, no to im się opłaca podstawić. A jak takie małe kawałki, to wynajmują najczęściej jakiegoś chłopo i jedzie i sieje. Czy wynajmują normalnie, pensję mu dadzą i dniówkę dostanie i gitara. Ej, Miki, no gadaliśmy, nie? Przed chwilą. I ani nie miałem No. kataru w nosie, nie? Nie miałeś chrypy. I nie miałem chrypy. W kościele śpiewałem ładnie, ani nic nie smarkałem, ani nic, nie? A teraz już wie, kurde, wszystko bierze po kolei. Nie wiem, czy to uczulenie jakieś na YouTube'a, czy co. Na pewno. Na to jest zawsze, nie? Janek, niedługo mapę na testy dostaniemy, cieszysz się? Bardzo. Też tak myślę. No. Od kogo? Od Weksa. Mam u niego, no, redaktora na stronie, ale mówi, że tą stronę już nie ma czasu się nią zajmować i jednak chyba nią porzuca, czy coś takiego. A. No. I powiedział, że taką ładną współpracę, więc jak chcecie polską mapę niedługo, to ładnie subskrybować kanał, kto nowy i łapeczkę w górę. Przypominam, bo lecimy do 6 koła. Może tak zdążymy w miarę ładnie. No, tam za każdy komentarz Tak dziękuję. szczerze, to mogliśmy wziąć tutaj talerzówkę szybciej, bo... Ale bronom lepiej się wymiesza, bo tu przecież pod kukurydza to musi być dobrze uprawione. No. Jasne.
ale lepiej jak jest dobrze spróchnione, niż żeby były jakieś dorny po talerzówce, jak nawet wałka tam nie ma w tej talerzówce. Nie, Mikołaj? A. No, ja wiedziałem, że ty się zgodzisz tu ze mną, bo to innej opcji nie ma. Ma. Nie ma. Nie i koniec. Ty, ale kurde ci powiem, I że ty tego tak wapna. wapnujesz, nawet te kruki się białe robią. O Boże, jak podlecą, to się dziwisz. Ty, ale ta łąka to To masz jaku, ten figle. jeden to by wygląda jakby wapnu ten Jakby w dziobę. kawałek. No, pewno się napię. Ale tu z hałdy trochę i się dziwisz. No i takie chodzą jak na haju. Biały proszek i od razu myślałem, że to co innego. Może to hoax. Albański kołak, normalnie. Trzeba przykryć, żeby nikt nie ukradł. Popuś przyjedzie. Bo Pokopska jeszcze albo. wezmą sobie we woreczki, będą sprzedawać za grube pieniądze. No. A tu wapno, kurde, niskoprocentowe i. Tak powiem, to panie to nie kopie wcale. No. Ogólnie jeszcze powinniśmy wapnować tutaj to pole po mojej prawicy, gdzie tutaj jest pszenica zasiana. Ale w tym roku stwierdziliśmy, że aż tak nie będziemy sąsiada męczyć o tą siewkę i na razie ten, na razie tam nie będzie wapna dawane. Tam granulat damy, nie? Chyba. A się zobaczy. Tutaj skręcę, obie ręce, ja cię kręcę. Pa, jak tu żebym zawinął koło zatora. Dobra, jeszcze zdjęcie czasne. Dobra. Jak z tym rzęchym? No weź trochę podkręć kołami i zdjęcie zrobię ładnie. Dobra, jeszcze tu jedno takie czosne. Dobra, ogień na tłoki. O nie, wapno się skończyło. Dobra, to lecimy. Na pewno i po wapno jeszcze z dwie łyżki się sypnie i będzie. Może nie, trzy się sypnie nawet. Bo tam jest. SF4 dla pewności, sąsiadowi się zostawi najwyżej. No chyba cię poje. No i na przyszły rok już wapna starczy chyba po tym pszenicy tam co jest. Tutaj z tej hałdy akurat resztka będzie. Powinno starczyć, bo tutaj, bo tam za dużo nie pójdzie przecież. Jo, cały tir to. Dobra, odpalamy koliberę, defa. Nie Kurde, ma. drugi raz na tym polu robię. Trzeci. No nie wam powiem, ludzie, fent, fajny ciągnik, ale za drogi. O, jedyny mankament to cena. Nie. Trochę dużo elektroniki, ale tu serwis z dostępnością jest bardzo dobrze, jak to sąsiad mówi, niedaleko nie mamy do serwisu. Więc O, rzut beretem normalnie. to akurat jest na plus. To samo do Dojtwara, ale Dojtwara żadnego tutaj. Oni głównie naprawiają, a żeby dostać coś nowego u nich kupić, to jest akurat ciężko, bo tylko na zamówienie sprowadzają. Więc na testy ani na nic już się niestety nie dostanie. A w modach żadnego Dojtwara nie ma. Bidnie jest z tymi Dojtwarami Jego ogólnie. nowszego oczywiście. Jo, tylko jest ten i ten wielki 9 serii jest moda. O, ten TTV. Twoja telewizja. Gdzie ty jedziesz na godzinę 20? Jo. No zasuwa Dzio. tam na maksa, odsunięta jest. No, obciążnik jak zwykle musi w dojczwarze być. Nigdy nie zdejmowany. Normalnie prawie na stałe, można powiedzieć, przytwierdzony. Te 14 minut odcinka już Ale jest. przyspawany. Przyspawany, normalnie kulki to tam już. Zordowiały. No i idealnie, Miki wapna to wystarczyło. Jeszcze zostało. To do sąsiada. Nie no, do sąsiada przecież to zgnije, jak się by zostawiło. To nie można tak zostawiać. To Bo już ci. szlak trafił. To tu na kupę nasypię trochę i pojadę do Bo tam Dojcz. taki piosek jest, to wiesz. Jo, i tu przez miedzę sobie przejadę do domu. No, posprowadzamy jeszcze maszyny ogólnie, ludzie na odcinku, już nie będę bronował. To Mikiemu zostawię. Weź sobie po bronu, ja najwyżej ściągnę, bo będzie coś innego, a nie będzie sajta dziwić. Nie no, bo jeszcze chcę tam wapno podgarnąć, wiesz, a
A tutaj ładnie ten. Jeszcze ludziom, o, tu jest takie poletko małe doszło. Kiedyś łąka była jak ten, jak się krowę trzymało. A teraz już się krowy nie trzyma, to nie ma. Teraz się świnie trzyma i No i tyle. tutaj jeszcze prosioki były i maciury. No, tu są, tak jakby. O, tu 30, wszystko ładnie se stoi. O, i tu takie pole jeszcze doszło też na taki nawet kawałeczek. No tu przy stawie może być trochę problem zaś potem, ale to tam nie powinno. Nie powinno być problemu, myślę. Dobra, wapno. Ty lepiej tak na miedzę wysypać to wapno, czy tak lepiej w środek pola? Weź na miedzę, najwyżej tam przy miedzy nie będzie rosło, a tak to na środku pola nie będzie rosło. Dobra, bo Czy pamiętasz, jak ja miałem taką hałdę wapna u siebie koło orzechów tam? hałdę, nie hałdę. Tak, tam cały tir był, cała gondola przyjechała. Ale to tak, co, tak nie wygląda. Jak ta gondola się wysypie, to tak nie wygląda. Taka kupeczka się zrobiła. No to teraz tam takie niziutkie zboże rośnie, bo tam jest wypalenisko takie. A dziwne, nie? Że jak wapno, to zarosną. No ale to widocznie było dobre wapno, nie? Może. To Ja w czemu tym to... roku granulata kupiliśmy i rozsialiśmy granulowanego krze. A tak to wam ten kółko wysiewało wtedy tamto? Tamto nie, tamto wzięliśmy od Lewandowskiego ten pasta i ten i wuja przyjechał, ten niedziela przyjechał tym swoim ostrówkiem i załadował i my rozsiewaliśmy sami. Takie buty. Deska z piastem chodziła, człowiek, powiesz jak szło? O Boże, jak u serwatka, a nie, u serwatka to 60 chodziła w RCW. Dobra ludzie, będziemy kończyć, łapeczkę w górę, możecie zostawić subika, jeżeli ktoś nie subskrybuje, w komentarzu, kto dotrwał do tego momentu, to może napisać hashtag Piast w komentarzu i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.